21 kwietnia w Starogarcie Gdańskim odbył się dzień otwarty polfarmy. Na stanowiskach można było uzyskać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa podczas jazdy, a także zwiedzić oddziały i laboratoria. Nie zapomniano o środowisku. Na stoisku powiatu starogardzkiego promowano akcję Stop Smog. Ten rok stoi pod znakiem walki ze smogiem. W samorządzie powiatowym postanowiliśmy bardzo mocno zająć się tym problemem i od razu spotkaliśmy się z życzliwością Polfarmy. Właśnie takiego ekologicznego, stawiającego na czyste powietrze zakładu. To oczywiście wiąże się z decyzjami zarządu, właściciela o wydatkowaniu określonych sum pieniędzy, ale bez tego nie ma szansy na czyste powietrze. To bardzo ważne. Dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy jako samorząd pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Wszystko zaczyna się w naszych domach. To my decydujemy, co i czym palimy w piecach. Nawet jeśli palimy odpowiedni materiał, zawsze możemy mieć wpływ na to, w jaki sposób jest spalany. I tutaj promujemy palenie odgórne jako to bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne. Po pierwsze, palenie odgórne powoduje mniejsze zadymienie, mniej wszystkich substancji szkodliwych przedostaje się do atmosfery, no i jest bardziej ekonomiczne, więc jakby są same plusy tego palenia. Każdy, kto przyszedł na dzień otwarty, mógł w praktyczny sposób zdobyć cenne informacje o ochronie środowiska. Próbujemy przekazać jak najwięcej wiedzy mieszkańcom naszego powiatu na temat zanieczyszczenia powietrza poprzez zabawę. I tutaj w Kole Fortuny mamy pytania dotyczące właśnie zanieczyszczenia powietrza. Próbujemy trochę też dzieciaki uaktywnić przez ćwiczenia gimnastyczne. Po pierwsze, można zobaczyć słońce przy pomocy specjalnych okularów, przyjrzeć się trochę szczegółom budowy tego słońca dzięki obserwacji przez znajdującą się właśnie za mną lunetę. Także można dowiedzieć się o tym, jak przetwarzamy energię słoneczną przy pomocy po pierwsze ogniw słonecznych, ale także jak można wykorzystać tę energię pochodzącą ze strony słońca przy pomocy dużo prostszych urządzeń, jak na przykład zwierciadeł. Edukujemy o powietrzu, co należy palić w piecu, tudzież kominku, tudzież innym kątle, jakie inne działania, gdzie sprawdzać jakość powietrza w województwie pomorskim, czyli generalnie edukacja od przedszkola po dorosłych. Bardzo szybko dzieci młodsze przyswajają i mało tego, one to szybko przekazują innym, więc bardzo szybko jak wracają do domu z jakichś zajęć, to też od razu i do rodziców, i do dziadków przekazują tę wiedzę i od razu mówią, czego nie należy palić właśnie w piecu, także bardzo szybko to, że tak powiem, chłoną. Jaka jest nasza świadomość dbania o środowisko? No oczywiście, że warto dbać o środowisko, ponieważ w nim mieszkamy i jak chcemy sobie ładnie mieszkać, to musimy o nie dbać, tak? Dbamy przede wszystkim dla siebie, dbamy dla naszych najbliższych, dla dzieci, dla tych, którzy po nas zostaną, którzy po nas się urodzą, tak żebyśmy nie zostawili nie gorszego środowiska niż to, które mamy, a nawet lepsze. Świadomość wśród ludzi, mam wrażenie, że też rośnie z roku na rok i że tu za kilka lat doczekamy się tego, że będzie zwyczajnie lepiej. I jest to bez dwóch zdań, no wszyscy musimy jak jeden mąż o tym myśleć i to już zaczynając od dzieci małych. Tak? Edukujmy dzieciaków od przedszkola, które potem urosną i będą swoje dzieci uczyły, że należy robić tak lub tak. No jeszcze więcej. Samo to, że segregujemy śmieci, to już jest jakiś odruch taki bezwarunkowy, że plastik idzie gdzieś tam, a śmieci, które zielone na przykład do innego i tak dalej. Ktoś niedawno powiedział, że to, co nas łączy, to powietrze, tak? I nie dzieli nas, bo tego nie widać, tak? Będzie czyste powietrze, będziemy zdrowi, będziemy szczęśliwi. Środowisko będzie zatrute, no praktycznie nie będzie nas, tak? Kociewskie Centrum Zdrowia również miało swój udział w tym dniu. Przede wszystkim poprzez pokazy udzielania pierwszej pomocy. Promowanie akcji Stop Smog uświadamia wszystkich, jak ważne jest nasze zdrowie. Dlatego dbajmy o siebie, o naszych bliskich i przede wszystkim o otoczenie, w którym żyjemy. Polecamy również zobaczyć Powiatowe Targi Edukacyjne w Starogardzie Gdańskim 2018 oraz 14. Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiat Starogardzki. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.